Nextbike to lider na polskim rynku, jeżeli chodzi o obsługę bezobsługowych stacji rowerowych. Jest też to pierwsza spółka z branży bike sharingu, która wchodzi na giełdę. I to nie tylko pierwsza w Polsce, ale i na całym świecie. Ze mną w studio jest pan Tomasz Wojtkiewicz, prezes Nextbike. Panie prezesie, czekamy teraz na debiut, jeszcze to jest kwestia najbliższych dni. Zanim przejdziemy tutaj do konkretów, to chciałbym porozmawiać o samym biznesie, o tym, jak działa wasz model biznesowy, bo to niezwykle ciekawa sprawa. 80% osób, które korzysta z waszych usług, nie płaci, bo tak to wygląda. Tak, dokładnie. Na pierwszy rzut oka ten model biznesowy jest dość zagadkowy. Każdy, kto patrzy w pierwszej kolejności na takie wypożyczalnie, które z nazwy są tylko bezobsługowe, należy dodać, że z tyłu pracuje sztab ludzi i gigantyczna technologia, która umożliwia, żeby dla użytkownika te systemy były bezobsługowe, bez konieczności obecności pracownika naszego. Natomiast firma nie zarabia bezpośrednio na użytkownikach, to znaczy wypożyczenia generowane są dla nas bardziej stroną kosztową niż stroną przychodową. Z tego względu, że 21 minut wypożyczenia każdego jest darmowe. Ma to na celu przede wszystkim jakby przekonać ludzi do tego środka komunikacji. Pamiętajmy, że jesteśmy socjologicznie, historycznie, społecznie po wielu, wielu wydarzeniach, w tym w ubiegłym wieku. I rower, który kiedyś jeszcze był traktowany jako taki naprawdę pojazd na wsi dla może biednych osób, dopiero wraca do łaski, jest traktowany ponownie jako pełnoprawny środek komunikacji. W tej chwili... Element mody, stylu życia nawet. To jest bardzo mocno z tym oczywiście powiązane. Żyjemy coraz bardziej zdrowo, żyjemy bardziej fit, ekologicznie. Ideologia w ogóle sharing economy, która w tej chwili bardzo mocno się rozwija i bardzo mocno dominuje na wielu rynkach, na wielu branżach, jest też pewnie z pewnością driverem tego, że możemy z czegoś korzystać bez konieczności posiadania tego, co jest właśnie sednem tak naprawdę naszej działalności. Rowery z założenia swojego mają uzupełnić komunikację zbiorową, pomóc przemieszczać się użytkownikom na krótkich, szybkich dystansach. Najczęściej są to dystanse albo właśnie w śródmieściu, gdzie poprzez korki czy niedostępność innego środka komunikacji możemy bardzo szybko na krótkich dystansach się przenieść. Z tego też względu te pierwsze 20 minut jest bardzo atrakcyjne dla użytkowników. My generujemy ponad 80% wypożyczeń w naszej całej jakby bazie. Jest generowanie właśnie w tych 20 minutach darmowych. Jak długo Państwo jesteście na rynku? Ile lat? Nasz pierwszy projekt zrealizowaliśmy w 2011 roku, dokładnie w czerwcu. Uruchomiliśmy pierwszy system we Wrocławiu. To był system, można powiedzieć, z dzisiejszej perspektywy pilotażowy. Uruchomiliśmy wtedy 140 rowerów i 17 stacji we Wrocławiu. Dziś ile to jest rowerów? Na dzień dzisiejszy zarządzamy flotą 11 600 rowerów, które funkcjonują w 26 miastach Polski. Są to projekty, które są bądź pilotażowe, bądź długookresowe, kontraktowe. Z naszym oczywiście największym flagowym projektem, systemem Veturillo, który funkcjonuje od 2012 roku. Jest to piąty największy system bike sharingu w Europie z flotą blisko 5 tysięcy rowerów. Jeżeli chodzi o możliwości rozwojowe, to jak to tutaj wygląda? To znaczy, Państwo macie 26 miast, w których jesteście. Potrzebujecie więcej miast czy więcej rowerów? Czy jedno i drugie? Zdecydowanie jedno i drugie. Rower jest naszym głównym KPI-em w naszym biznesie. Wszystkie parametry mierzymy do niego, bo od niego pochodzi cały jakby driver biznesu. Z pewnością wiele kolejnych miast czeka na rower bądź wyraża wolę, zainteresowanie wdrożeniem takiego systemu. Zdajemy sobie sprawę chociażby, że rok przyszły, 2018, który jest specyficznym rokiem, bo wyborów samorządowych, będzie okresem bardzo gorącym. Szacujemy, że w przyszłym roku do dostarczenia na rynek Polski będzie między 6 a 10 tysięcy rowerów. 26 miast, które obecnie operuje Nextbike, 11 500-600 rowerów plus flota innych firm, które w tej branży działają. Na rynku obecnym, na rynku obecnie dzisiaj w Polsce funkcjonuje blisko 15 tysięcy rowerów. Z naszych szacunków, takich dość ostrożnych, wynika, że jest to tylko 30% zagospodarowania rynku, więc ta perspektywa rozwoju w Polsce jeszcze jest po pierwsze poprzez dogęszczanie miast, które funkcjonują, a widać to bardzo dobrze na przykładach takich miast jak Poznań czy Warszawa, które dogęściły swoje systemy i widać, jak za tym poszedł wzrost ilości wypożyczeń. Przypomnę, Poznań w zeszłym roku w tym samym analogicznym okresie od początku sezonu wygenerował 260 tysięcy wypożyczeń. Już w tym roku, w tym samym okresie, wygenerowało blisko 750 tysięcy wypożyczeń, czyli trzykrotny wzrost. Wynika to z faktu, że kolejne dzielnice zostają podłączone do systemu. Mieszkańcy, którzy mają możliwość dojechania do siebie do domu, wtedy chętnie korzystają z tej usługi i rejestrują się. W całym systemach w Polsce globalnie, w tym roku tylko, zanotowaliśmy rejestrację nowych 350 tysięcy użytkowników. Z puli miliona blisko 300 tysięcy całej puli użytkowników, którzy korzystają z naszego systemu, więc jest to dynamika bardzo duża.
Rozumiem, że ten 2018 rok, który przyniesie nam wybory samorządowe, jest też takim trochę przyczynkiem do tego, żeby może pozyskać pieniądze od inwestorów. Dobrze rozumiem, dobrze rokuję. Ile Państwo chcecie uzyskać z debiutu i na co przeznaczycie pieniądze? Nasz model biznesowy jest bardzo specyficzny, oparty głównie na kontraktach z samorządami, które stanowią minimalną marżę ze względu na specyfikę przetargu, gdzie cena gra główną rolę. Natomiast oczywiście specyfika tego biznesu polegała również na tym, że dostarczając te systemy, my je finansujemy, a dopiero później przez okres 4 lat zazwyczaj dostajemy wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne od samorządów, co ważne jeszcze w okresie sezonu funkcjonowania tego systemu. Więc ten biznes jest niezwykle kapitałochłonny. Debiut na giełdzie ma dokładnie pomóc pozyskaniu funduszy, które pomogą nam sfinalizować przyszłe kontrakty. Wiemy, co czeka w perspektywie 2018 roku rynek polski. Wiemy, jakie są potrzeby. Bardzo gruntownie to przeanalizowaliśmy, jakie są potrzeby kapitałowe. Ten kapitał pozyskany z debiutu pozwoli nam sfinansowanie przetargów, w których chcemy się ubiegać, a chcemy walczyć o każde miasto, które będzie chciało wdrażać taki system, dzielić się swoim doświadczeniem i umożliwiać funkcjonowanie użytkownikom nie tylko w danym mieście, ale też we wszystkim, bo specyfika naszego systemu technologii jest taka, że raz zarejestrowanym w systemie Nextbike'a można korzystać ze wszystkich jego rowerów nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Mamy swoje bardzo fajne takie zdjęcia ulubione, gdzie klienci nasi przysyłają z Warszawy jadąc do Dubaju, czy jadąc do Chorwacji, czy jadąc na Cypr, również mogą korzystać z rowerów Nextbike'a. W tej chwili chociażby przypomnę, został otwarty system w Berlinie, który będzie obsługiwany również przez naszego partnera Nextbike'a GmbH. Tam będzie funkcjonował 5000 rowerów. Warszawiacy czy każdy użytkownik innego systemu w Polsce może pojechać do Berlina bez konieczności logowania się, może skorzystać z danego systemu. A jeżeli chodzi o sezonowość, no w zimie raczej ciężko jest podróżować rowerem, więc jak to wygląda z tej perspektywy? W Polsce przyjęło się od samego początku, że sezon rowerowy, chociaż rowerzyści bardzo nie lubią tego stwierdzenia, nie ma czegoś takiego jak sezon rowerowy, ale sezon rowerów publicznych trwa od marca do końca listopada. Niektóre miasta skracają to miesiąc albo dwa z przodu, z tyłu sezonu. Natomiast patrząc na to, jak się zachowuje nasz klimat dzisiejszy, widzimy w perspektywie jakichś kilkunastu lat, że jakby ta zimowy ten okres zostanie albo zniwelowany, albo będzie tak delikatny, tak łagodny, że umożliwi jeżdżenie. Już dzisiaj widać, że sporo osób jeździ tymi rowerami w zimie. Kraków jako pierwsze miasto, gdzie niestety my nie jesteśmy operatorem, zdecydował się na testowanie tego systemu przez 12 miesięcy. Będziemy sami zainteresowaniem się bardzo blisko temu bacznie przyglądać, jak zachowają się użytkownicy, jak zachowała się infrastruktura w okresie zimowym, jak sobie poradzić z wyzwaniami, które pojawią się w okresie, kiedy na przykład spadnie śnieg albo temperatury osiągną jakieś bardzo niskie poziomy. A jeżeli chodzi o pewnego rodzaju kwestie związane z logistyką, jednak te rowery czasami widać takie w internecie, można znaleźć takie zdjęcia, kiedy przy ładnej pogodzie w popularnych miejscach, na przykład w Warszawie, tych rowerów jest całe mnóstwo, jeden przypięty praktycznie do drugiego i ciężko znaleźć miejsce, jak później te rowery rozwieźć, żeby w magiczny sposób znalazły się w tych mniej popularnych miejscach, gdzie jednak muszą być. Naszym zadaniem jako operatora jest przede wszystkim kompleksowa obsługa takich kontraktów. Bardzo dumni jesteśmy z tego i to jest dla nas niezwykle biznesowo istotny fakt, że mamy kontrolę nad pełnym łańcuchem dostaw. Od produkcji rowerów, które są produkowane wyłącznie dla nas na pewnego rodzaju bazie wyłącznej licencji, poprzez dostarczanie, wdrażanie, obsługę, następnie call center, czy również właśnie balansowanie systemu, o co Pan pyta, jest naszym nadrzędnym zadaniem. Naszym zadaniem jest utrzymanie według określonego SLA kontraktu poziomu rowerów w danych stacjach, czyli tak naprawdę przewożenie rowerów z tych stacji, które są przepełnione, do tych, które są puste i na odwrót. Oczywiście zdarzają się takie sytuacje, czy takie dni, kiedy to chociażby w Warszawie na Powiślu, czy przy okazji jakichś koncertów, czy wydarzeń, na jedną stację zjeżdża się gigantyczna ilość rowerów, gdzie na stacji, na której normalnie mieści się 20-25 rowerów, nagle pojawia się ich 100. Wtedy nasze busy są zmuszone, żeby tam przyjechać te rowery, zabrać odpowiednią ilość i przewieźć do innych stacji. Również nauka polega na tym, że wiemy, że chociażby na Powiślu czy przy Wiśle, gdzie są w Porcie Czerniakowskim, który jest bardzo mocno oblegana stacja, tam przyjedzie 100 rowerów, nie należy wszystkich wywozić, bo o godzinie 11 masa rowerów z tamtych wyjedzie wraz z użytkownikami. Więc nasze zadanie polega również na uczenie się pewnego biologicznego rytmu dnia, ale też sezonu danego w danym mieście i wiemy, które stacje wymagają bardzo dużej atencji, przyjeżdżenia tam kilkukrotnie, a są takie stacje, które powinniśmy zostawić, bo wiemy, że w ciągu 2 godzin one same zareagują na siebie ze względu na specyfikę. Użytkownicy przyjeżdżają, a następnie potrzebują wyjechać, więc byłoby to podwójna praca, gdyby trzeba było te rowery tam dowozić z powrotem. 24 miliony wypożyczeń, to robi wrażenie. Pozostaje mi nic innego, jak życzyć Państwu powodzenia na debiucie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Pan Tomasz Wojtkiewicz był Państwa i moim gościem. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję bardzo Państwu.